Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Wita się z Wami Izabela Dab, czyli Craft Iza. Witam Was serdecznie w kolejnym filmie i w kolejnej inspiracji. Dzisiaj spróbujemy zrobić taki świąteczny dekor na takiej wiszącej desce. Ja tą deskę dostałam w gratisie z kreatywnej pracowni. Czy to coś widać w ogóle? Widać. Z kreatywnej pracowni, więc mam nadzieję, że może zostać wykorzystana do świątecznego dekoru. A nawet mam taką pewność, że może zostać. Nie mam jeszcze tylko pędzelka. Mam za to przygotowaną maskę. Nie mam też przygotowanej wody oczywiście, no bo po co? I chciałam go zrobić dwustronnego, ale stwierdziłam, że to jednak trochę potrwa, żeby zrobić z dwóch stron, więc z drugiej strony po prostu pokoloruję go może białym gesem albo zostawię taki saute jak jest. Chciałam użyć tej maski. To jest maska od Craft Uli, a dostałam ją w kicie z warsztatów, z rozdziałów z Kasią Kędzierską, z tych ostatnich. Mam przygotowaną granatową farbę i taki proszek. On jest podobno zielony, ale te proszki mają to do siebie, że one zmieniają kolory. Więc jeszcze nie wiem, czy go użyję. Zobaczymy tutaj najpierw z boku, jaki on da kolor. Jeśli będzie zielony, no to nie użyję go. A jeśli będzie taki niebieskawy, no to spokojnie. To jest Prima. Prima, nie? W każdym bądź razie kolor jest nie, to jest Finebar, kolor ultramaryna. Bardzo go lubię, ten niebieski, on jest taki granatowy wręcz. Niedużo mi tej farby już tutaj zostało, no ale jeszcze trochę jest. Białe gesso, pasta modelująca, pentart, to jest Seaart. Co tutaj jeszcze mam ciekawego? A, i mam jeszcze dodatki do świątecznej kolekcji Cozy Winterland od Craft O'Clock. To są też te paski, które przyszły w rozdziałach, więc postaram się tutaj sobie coś tam wyciąć. Może jakąś choinkę, parę zwierzaczków, może bombkę. No zobaczymy, co nam tutaj przyjdzie do głowy. Jeszcze nie mam na to pomysłu za bardzo, co tutaj wykorzystam. No zobaczymy, na razie, że tak powiem, idziemy z kompletnym, totalnym po prostu flow, bo no naprawdę nie mam pojęcia jeszcze, czego i jak będę używać. Zacznę od przybielenia trochę tej deski, bo jest zbyt brązowa jak na nasze potrzeby. Mam też tutaj suszarkę przygotowaną, w sensie nagrzewnicę, żebym mogła podsuszyć trochę projekt, żebyśmy tutaj nie siedziały 4 godziny. Spróbuję też trochę wjechać na te boki, chociaż to nie jest tak do końca bardzo konieczne, bo brązowy kolor w świątecznych pracach też będzie dobrze wyglądał. A jeszcze mamy niebieski, więc niebieski z brązowym dobrze ze sobą współgrają, więc moje gesso zrobiło się bardzo gęste, bardzo gęste. Takie aż, że zostawia takie, wiecie, grudy, takie się gęste zrobiło. Je się da oczywiście rozrzedzić wodą, bo to gesso to produkt wodny, więc, że tak powiem, no zawsze coś się da zrobić. Nie mam rękawiczek, gdyby ktoś pytał. Znaczy gdzieś mam, ale nie przy sobie. Więc trochę się pobrudzę pewnie. Trochę bardzo, jak znam siebie. Jednak tutaj chlapnę odrobiną tej wody, żeby je trochę rozrzedzić. Z tym, że jak ono jest rozrzedzone, to znowu nie ma takiego dobrego krycia. Więc nie wiem, co jest z dwojga złego lepsze.
mieć gęste gesso i w miarę szybkie krycie, czy może je trochę rozrzedzić, no ale krycie jest wtedy takie, jakie jest. Ja położę tutaj jeszcze maskę, więc nie zależy mi na tym, żeby to było jakoś super dobrze pokryte tym gessem. Też tusze alkoholowe, ale jeszcze nie bawiłam się nimi. One pewnie tutaj na tym gessie i na tej desce dobrze by się odnalazły, bo one się tylko nie odnajdują chyba na papierze zbytnio, a tak generalnie na takich śliskich, plastikowych powierzchniach odnajdują się dobrze. Zakręćmy od razu. Z braku laku po prostu wytrę ten pędzel na razie mokrą chusteczką. Jakby mi się jeszcze miało do czegoś przydać, to łącznie z moimi rękoma. Podsuszymy troszkę, więc przez chwilę będzie głośno. Myślę, że wystarczy. No i teraz maska. Tylko nie chciałabym, żeby ta maska szła, tak wiecie, przez całą tą deskę, tylko bardziej tak u góry i może jakoś tak delikatnie bokiem. Ta pasta jest jak masło, taka delikatna. Nie mam tu trochę na boku. Tutaj, że gdzieś tam coś nie doszło, to za bardzo mnie to nie boli i nie interesuje. I może tu jeszcze. Może odrobinę wyżej, nie? Tak po bokach przejadę sobie tą pastą. No bo na środku to pewnie będzie ta kompozycja moja jakaś, więc no bez sensu jest kłaść maskę tak, pastę zupełnie na środek, nie? Skoro tam chcę coś zrobić. Wiem, że czasami dziewczyny odbijają resztę tej pasty na pracy. Ja tego nie robię, bo mi wychodzą zawsze plamy, więc no nie robię tego. Wytrę ją na razie chusteczką. Dobrze by ją było po prostu od razu, wiecie, umyć, nie? Ale no nie mam takiej możliwości. Musiałabym znowu wstać, przerywać. Więc ją tak troszkę na razie przetrę. Na mokrą tą chusteczką. Że tak powiem, maski się potem bardzo ciężko używa i ona już z tuszami nie będzie tak pracować. No bo wszędzie ten tusz nie dojdzie. A jak widzieliście w filmie jednym z, chyba już go opublikowałam, w jednym z filmów z Art Journalem też użyłam tej maski, tylko z pastą też z pastą, nie z tuszem. Myślałam, że z tuszem, ale nie, też była pasta. No dobra, to pastę, maskę i szpatułkę myślę, że mogę już odłożyć. Coś mi strasznie śmierdzą te chusteczki. Po prostu jakoś taki mają dziwny zapach.
Znaczy, trudno to nazwać zapachem, powiem szczerze. Taki dziwny smród się z nich uwalnia. No dobra, pewnie szybciej by było, jakbym wstała i poszła umyć tą maskę, niż jak ją tak wycieram. To mogę sobie odłożyć. No i teraz muszę wysuszyć maskę. Pastę oczywiście, a nie maskę. Muszę wysuszyć pastę, żebym mogła przejść do dalszej części pracy. Jak widzicie, nie trzymam tak na grzewnicy, prosto w sensie i w jednym punkt skierowanej, tylko nie ruszam, bo jak się trzyma w jednym punkcie, to na grzewnicy się psują. Nie wiem, nie próbowałam, zawsze poruszam na grzewnicą, zawsze tak robiłam, więc coś mi to gesso jeszcze podcieka. Ta pasta z pentartu, ona bardzo szybko schnie. Miałam swego czasu tam tak strasznie reklamowaną z Mintaja, ale ona bardzo szybko się skawaliła, wyschła, choć jest dokręcona cały czas jednakowo, że tak powiem, ale mimo wszystko się zrobiła się taka, no, brzydka. No i teraz, och, jak w ogóle mi się to nie sypnęło, nie? I teraz zobaczymy. O, zielone niestety. Już to widzę. Na ręku już to widzę, że jest zielone. I na biurku, tam gdzie się wysypało, a nie miało wysypywać. No ale spróbujmy. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Może jakiś chociaż trochę niebieski uzyskamy. Czy nie ma? A, nie, nie ma. Spróbuję wziąć tak odrobinę szpatułką. I to jest proszek. To jest z 13 Arts proszek. Dla mnie ten produkt jest, no, średni. Ja, no, zielony. Ona ma niebieski taki, takie, wiecie, taki pobłysk niebieskiego, ale to jest bardziej taki zielono-turkusowy kolor niż niebieski, więc on mi do tej pracy nie będzie pasował. No i właśnie dlatego, że tak powiem, ten produkt nie za bardzo ze mną współgra, bo nigdy nie wiadomo, jaki kolor i jaki efekt uzyskamy na pracy ostatecznie, jak po prostu posypiemy tej farby proszkowej. Wiem, że jest tylu zwolenników, co też przeciwników tego produktu. No ja jakoś nie jest mi z nim po drodze. Mam kilka kolorów, ale one po prostu nie są takie jak na opakowaniu. Ja się sugerowałam, że tak powiem, kolorem z opakowania, a one takie po prostu nie są. Nawet jeśli ten kolor nie odpowiada temu, co jest w środku, no to przynajmniej kolor tej farby w środku powinien mniej więcej odpowiadać temu, nie? A to jakby, no, bardziej odpowiada to temu kolorowi z zewnątrz niż to, co widać w środku. Teraz mam całą rękę w tej farbie. Więc zostaniemy po prostu przy tym niebieskim kolorze. I ja sobie pomyślałam, że jak tak kapnę nim w niektórych tylko miejscach, rozpryskam sobie wodą i on tak spłynie po tej desce. Mam nadzieję taką przynajmniej, że dokładnie tak on się zachowa, jak ja myślę, że się zachowa. Tak jak się zachowuje w zeszycie czy w art journalu. I tak myślę, że właśnie 2-3 kropeczki. Wiecie, ja tą farbę jakby, no, bardzo oszczędnie używam. No i to jest taki kolor, jaki tygryski chciały uzyskać właśnie do tej. Niech ona sobie tak, wiecie, nieregularnie pościeka.
Można ją bardziej rozwodnić i puścić. Wiecie, ja dużo, dużo rzeczy z tych prac mediowych robię po prostu na czuja, nie? To nie jest, że ja tu was czegoś bardzo wielkiego nauczę. No nie. Ja to używam tego tak, jak ja myślę, że tego mogę użyć. Nadmiar mogę zebrać mokrą chusteczką. I teraz wszystko ładnie wyschnie. A ja spróbuję się w międzyczasie doczyścić. Z tej maty, tak jak mówiłam już w wielu firmach, wszystko schodzi za pomocą mokrej chusteczki. Więc warto jest mieć tych mokrych chusteczek przy pracy z mediami kilka czy kilkanaście, żeby można było sobie wszystko ładnie wytrzeć, dotrzeć. Ja na razie położę tą deseczkę na tym gesso i sobie wszystko powycieram. Nie wiem, może komuś ten efekt z tym zielonym kolorem jadeitowym Metallic Watercolor Paint Power jadeite, czyli jadeitowy. Może to się by komuś spodobało, nie? No mnie niekoniecznie, że tak powiem. Tu jeszcze sobie bardziej rozwodnię, bo to taka kreska wyszła. Okej. Okay. Teraz może zostać. No i teraz trzeba by się było zastanowić, jakich elementów tutaj chcemy użyć. No wiadomo, że ja bym chciała użyć niebieskich, nie? Tutaj, gdzie ta farba jest, to jest, gdzie jej nie ma, to nie ma. No i teraz przydałoby się ułożyć jakąś kompozycję. Jest tutaj dużo rzeczy do wyboru. Ja myślę, że wytnę te zwierzaki. Gdzieś miałam nożyczki. No myślę, że wytnę te zwierzaki, tego większego i może pingwina. To jest szop moim zdaniem. Bo jak wiecie, nie miałam pewności, nie mogłam sobie przypomnieć nazwy tego zwierzęcia, ale moim zdaniem szop. To może ze cztery, gdzieś tu były takie, ludzi to niekoniecznie. Czyli tu są zwierzaki, tu są te dzwonki i myślę, że ten dzwonek będzie, te dzwonki będą fajnie pasowały do góry. Myślę, że może jeszcze te bombki niebieskie z tą latarnią. Tu jeszcze mam ten kapelusz taki częściowo wycięty, bo już używałam tych pasków do innej pracy, do wpisu artżurnalowego. No i tu wykorzystam jeszcze jakiś napis, pewnie też niebieski, może zegar jako tło, choć niekoniecznie. No i teraz wycinam z niewielką ramką. Prawie nigdy nie wycinam na ekranie, bo ja mam, wiecie, u mnie jakby mój mózg każe mi ruszać prawą ręką, a nie lewą, czyli nożyczkami, a nie papierem. Wiem, że to wiele osób uczy dokładnie odwrotnie. Pozdrawiam cię, Olga. Ale jakoś no, bardzo się staram, ale niekoniecznie mi to zawsze wychodzi, żeby wycinać, żeby kręcić papierem, a nie nożyczkami. No ale staram się jak mogę. Raz wychodzi lepiej, raz gorzej. No, różnie to bywa, nie? Ale generalnie w miarę już tak nauczyłam się wycinać z tą, przede wszystkim z tą ramką, która mi się tak bardzo podoba. I już mnie nie denerwuje to, że czasem jest większa ta ramka, a czasem mniejsza. Właśnie ona po to jest, żeby odwrócić uwagę od jakichś tam niedociętych kształtów, albo że
gdzieś jest więcej tej ramki, a gdzieś jest jej mniej. Teraz mam strasznie brudne ręce i paznokcie. Ale już teraz dłuższy czas niczego nie będę nagrywać, więc zdążą się domyć. Deska sobie schnie. Oczywiście, że można włączyć nagrzewnicę, jak ktoś ma wycięte elementy i od razu ją, że tak powiem, wysuszyć i wtedy czas wykonania takiego dekoru będzie dużo krótszy niż ten, który ja Wam dzisiaj zaproponuję, no bo dłuższą chwilę będę wycinać i potem będę kombinować z kompozycją, a jak wiecie, kompozycją to nie jest moja mocna strona. Więc staram się robić to w miarę szybko, ale nie mogę tego robić za szybko, bo będzie już tak krzywo, że masakra. Więc ja nożyczki trzymam tak, te Tima Holca, że ten ząbki, które mają te nożyczki, bo to są te pięciocalowe, tak? No, siedmiocalowe, przepraszam, siedmiocalowe. One mają ząbki, moje nożyczki, więc ja tak je trzymam i tak nimi wycinam, że ząbki zostają mi na tej części, która jest odpadem. Więc no jakby nie lubię tego efektu tych ząbków na samej wycinance, na samym tym obrazku. No ale nożyczki są świetne, bardzo dobrze mi się nimi wycina. To są jedne z lepiej wydanych pieniędzy chyba w zeszłym roku. I one były chyba ulubieńcami scrapbookingowymi w zeszłym roku, jeśli się nie mylę. Jednymi z. W tym roku oczywiście też planuję nagrać taki film z odpowiedziami na pytania dotyczącymi tego, co lubię, a tego, czego nie lubię w scrapbookingu. Oj, wielu rzeczy nie lubię w scrapbookingu. Ale to jeszcze nie czas i miejsce, żeby się o nich wypowiadać. Więc jeśli macie do mnie jakieś pytania i chcielibyście, żebym odpowiedziała, że tak powiem, na antenie, to będę bardzo zachwycona, jeśli je do mnie po prostu wyślecie. Mogą być w komentarzu pod tym filmem, mogą być w komentarzu pod każdym innym filmem, no ale na tym jakby pierwszy raz o tym mówię, więc mogą być spokojnie pod tym filmem. Kończy się listopad. U nas zimno jak diabli. Przymrozków pełno. Wiatr wieje. Ale za to dopisała mi pogoda na wyjeździe, więc nie narzekam. Mogłam sobie pójść nad morze na spacer i było super. A teraz trzeba się wrócić do szarej rzeczywistości miejskiej. No Świnoujście to też miasto oczywiście, ale jakoś tak poza okresem sezonu takiego letniego to miasto jest takie dość ciche i spokojne. Oczywiście jest sporo sanatoriów w Świnoujściu, więc to nie jest tak, że tam się kompletnie nie ma ludzi poza sezonem. Nie. Ludzie ciągle są i to dużo. Ale są już takie miejsca, gdzie można spokojnie się udać i nie trzeba się przepychać rękoma i nogami, żeby przejść. Co w okresie letnim jest oczywiście codziennością tego miasta. Więc zawsze mówiłam, że chciałabym tam mieszkać i że to najlepsze miejsce na ziemi, ale latem jest tam ciężko. Dlatego robiąc pracę świąteczno-zimową, mogę porozmawiać o letnim Świnoujściu. Więc lubię morze jesienią. I plaże jesienią.
Nie to, żeby tam było pusto, zupełnie, no nie, ale zdecydowanie lubię ten klimat jesienny nad morzem. Oczywiście, jak jadę tam latem, to nie szukam jesiennego klimatu, tylko letniego, ale generalnie jesień nad morzem też ma swój urok, tak jak i wiosna. Tak jak i wiosna. Są takie pory roku, że morze nas zachwyca innymi rzeczami niż tylko słońce i plażing. Choćby nawet tym, że jest o 4 piąte mniej ludzi niż w okresie tym wakacyjnym, nie? Zawsze to jakiś plus. Dobrze, a wracając do podsumowań roku i do ulubieńców, to też jestem oczywiście ciekawa, jakich wy macie ulubieńców. Oczywiście będę oglądać wszystkie filmy Oli i Tośki i dziewczyn, które skrapują, a prowadzą kanały, więc pewnie każda będzie miała jakiegoś ulubieńca i jakąś porażkę. Muszę Wam powiedzieć, że ja nie wiem, czy ja mam w tym roku porażki. Ja muszę się jeszcze zastanowić nad tym, bo jakoś w tym roku chyba właśnie nie mam porażek, jeśli chodzi o zakupy, na przykład skrapowe. Te farby nie są porażką, bo ja je, tegoroczną, bo ja je kupiłam w zeszłym roku już. Więc nie mogę o nich mówić w tym roku, ale no to jest taka rzecz, która no leży u mnie. Nic z nimi nie robię, bo po pierwsze nie mam za bardzo pomysłu na nie, a po drugie denerwuje mnie to, że te kolory nie są takie, jakie są na opakowaniach. I to strasznie mnie to męczy, bo ja jednak lubię, jak już czegoś używam, to chciałabym wiedzieć, jakiego efektu końcowego mogę się spodziewać. A tutaj tego nie wiem, więc. Bo one inaczej oczywiście się zachowują na czarnym tle, a inaczej na białym. No to jest wiadome, nie? Bo to są farby metaliczne, więc one naprawdę inaczej się zachowują. Inaczej wyglądają przede wszystkim, nie? Ale no tutaj to mi nie pasuje zupełnie ten kolor. A jakby zraziłam się chyba na czerwonej. Tak mi się wydaje, że chyba na czerwonej się zraziłam. Bo ona na opakowaniu była taka intensywnie czerwona, a jak jej użyłam, to miała w sobie różne drobinki i w ogóle do czerwieni to ona nie przystawała nawet, nie? Także bardzo, bardzo mnie to, że tak powiem, zraziło i już jakby stwierdziłam, że reszta będzie zachowywać się dokładnie tak samo, więc w ogóle tego nie używam. Może to błąd, może powinnam wrócić do tych farb. I jakby zrobić sobie jakiś test, żeby wiedzieć, jakie te kolory będą u mnie, z moją, nie wiem, siłą rozprysku wody, ilością wody, której używam przy pracy. No to można to sobie, że tak powiem, wybadać, nie? No proszę cię, opetnij się tu jeszcze odrobinkę. Nie mam w zasadzie pojęcia, czy wy widzicie, jak ja to wycinam. Mam nadzieję, że tak. I teraz takie drobienie i za każdym razem zostaje taki ząbek, który człowieka denerwuje i chce go obciąć, a jak go obcina, to zostaje drugi ząbek, nie? Dobra, no to zobaczmy. O, mokro. Mokro, 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 mokro. Czyli musimy włączyć jednak nagrzewnicę.
nożyczki odłożę daleko, wyciągnę nożyczki, którymi można obciąć taśmę, bo myślę, że to jest dobry moment, żeby trochę z dystansem zrobić te... Tu jeszcze gdzieś jest mokro. To pasta mokra. Żeby tutaj zrobić trochę zamieszania i dystansu. Ja zacznę od góry, czyli od przyklejenia tych dzwonków. Mam nadzieję, że ta taśma mi to utrzyma. Lepiej byłoby chyba wziąć żel medium i po prostu zwykłą tekturę. Gdzieś tu miałam przed chwilą moje sprytne narzędzie do podnoszenia spłonek. Jest. Tu bym chciała te dzwoneczki. Tutaj jeszcze oczywiście przyczepię sobie sznurek, żeby można było zawiesić tą deskę, ale przykleiłam te dzwonki dosyć wysoko, ponieważ nie chcę, żeby ta dziura tam była widoczna. No i teraz poszłabym z moją kompozycją od prawej do lewej. Może wystawać, tam jest taka niezbyt piękna plama, to jest większe. Niezbyt piękna plama. Tych bombek mam sporo, więc mogę je sobie w różny sposób użyć. Taką rodzinną taką przestrzeń utworzyć. No bombki to raczej bym chciała, żeby były u góry niż na dole, nie? Tu okropnie docięłam. Dobrze by było je czymś przykryć może, ale dobra, zjedziemy trochę niżej z tymi zwierzakami. Dobrze, tak. No, myślę, że może tak, nie? Tutaj damy jeszcze tą latarnię. No dobra, no to możemy zaczynać. To w takim razie to też na pianki, bo tu jest dużo miejsca, żeby... I nie ma pasty w tym miejscu, więc mogę sobie spokojnie, mam nadzieję, że spokojnie ten zegar tu przyczepić. On mi przykryje tą białą plamę, która mnie denerwuje. Ale jeszcze powiem Wam, że to jak już, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale jeszcze bym to trochę przyciemniła po bokach. Może nawet granatowym, nie mam granatowego tuszu. Mam niebieski, ale on jest za niebieski. Tak myślę teraz głośno. Co ja bym tu mogła jeszcze zrobić?
to zrobię. Teraz to będzie niżej. Teraz tego zwierzaka podniosę na dwóch dystansach. Czyli na podwójnej wysokości, tak? Tylko, że muszę go podnieść na dole. Czy tak mu wystarczy? Nie wystarczy. Nie wystarczy. Tutaj jakby u góry nie muszę dawać tej pianki, tylko na dole, no bo u góry trzyma ta część, nie? To no oczywiście, że to jest walka po prostu jak zawsze u mnie, nie? To jest oczywiste, że ja zawsze walczę z tymi sponkami. To może tego tu, tutaj te bombeczki potem wejdą ładnie, tego tu, nie? Tak, myślę, że tego tu, więc tu od razu najpierw nakleimy na głowie. No i teraz ewidentnie tutaj potrzebuję dwóch poziomów. Jakby zrywanie tej sponki z jednego już nie było trudne. To już się grzecznie podniosła sama. Strasznie to jest upierdliwe z tymi zabezpieczeniami. Ostatnio nawet w miarę mi szło z tymi małymi kwadracikami od skrabojsów. Jak pamiętam, jak pierwszy raz je zaczęłam używać, to po prostu byłam wściekła, że nie mogę oderwać tych sponek, a ostatnio szło mi dobrze. Nie wiem, czy one musiały poleżeć, żeby się, wiecie, dopasować, czy o co chodzi z tymi, ale generalnie naprawdę dobrze wyglądały. No i teraz tu bym wsadziła tego kurczaka, czyli na jeden na dole. Bo góry nie chcę mu podnosić. Wiem, zmieniłam już kompozycję, ale nic na to nie poradzę. Odrywam sponkę. Jestem na dole, wiem, nie widzicie. A może, co to szkodzi. Niech chłopak ma też wysokości trochę, nie? Żeby nie było dziury tu między tymi dwoma stworkami, żeby nie było dziury. No i teraz pingwin nie musi być widać tego prezentu, niechżeż to będzie niebieskie. No i tutaj byłaby ta latarnia, myślę, że tak będzie
To będzie dobrze. Tylko teraz tu, ile ja muszę tych poziomów dołożyć dla tego pingwinka. Dwa są na tym stworku. W szopie, tak? Mam nadzieję, że to jest szop. Więc tu dwa. No i się trzyma. Ale też chciałabym, żeby było trochę... Chciałabym, żeby było trochę jednak przestrzennie u góry. Więc jeszcze zapodamy może. I znowu spłonki. Ja już mówiłam o tym, że nie byłoby tak źle odrywać te spłonki za pomocą tego, wiecie, tego szpikulca, tylko że część tej taśmy przykleja się do tego szpikulca. I dlatego to jest takie dosyć upierdliwe z tym odrywaniem. Tu mi się coś załamuje ewidentnie. Czy ja to mogę jeszcze podnieść? No muszę to podnieść, więc tu jeszcze przyczepię. Tylko teraz nie wiem, czy uda mi się tą latarnię to wsunąć, nie? Zapomniałam, że jeszcze latarnia będzie podniesiona. O, spokojnie, bo jeszcze się buja. To jeszcze tutaj mogę spokojnie podnieść tą latarnię i to nawet dosyć wysoko. Że na dwa to spokojnie. Na dwa poziomy. I jak ta taśma się przykleja do tego szpikulca, no to potem strasznie trudno tą spłonkę podnieść. Na wszelki wypadek, bo jednak muszę to tutaj wsunąć, nie? Więc o tak. No i tak to chciałam zrobić właśnie. Dobra, i teraz jedną tą dużą bombkę wsadzę tutaj, tak żeby nie było widać, że to jest bombka, nie? Tylko po prostu na jednej takiej pianeczce podniosę to do góry. Bo męczy mnie ta plama tutaj. No. Będzie po prostu takie ładne tło. I wszystko jest na trójwymiarze. Tutaj widać te. Tu widać te choinki. Mogłam przyciemnić to jednak mocniej. Szczerze powiem teraz. Czy to mi tak tu będzie pasować? Będzie, moim zdaniem będzie. Tak. I tak zostaje. I teraz kompozycja nie ma iść tak, nie? Ale idzie też tak. Jeszcze zobaczmy bez tego. Bez tego. Spróbujemy to trochę jednak przyciemnić. Nie wiem, czy to będzie dobrze wyglądało, ale wydaje mi się, że lepiej niż jak tak mocno widać ten biały.
Tutaj nie, nie klasnąć wodą jeszcze delikatnie. O, właśnie tak. Będzie noc. Tu będzie ewidentnie noc. I tu się ładnie rozlewa. No idź, 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 idź. Jeszcze, 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 jeszcze. O tak właśnie. O tak właśnie to miało być od początku. Nie wiem, czy ktokolwiek z osób, które mają cokolwiek wspólnego z mediami, przyciemnia swoją pracę wtedy, kiedy już ma na niej wycinanki. Ale ja właśnie tak zrobiłam i nie jest tak źle, jakby się wydawać mogło, że będzie, nie? Jeśli jakaś tragedia wydarzy, nic się tragicznego nie wydarzyło. To jeszcze podmalujemy. Na ciemno. Tu też jeszcze trochę spróbujemy zjechać, żeby było ciemniej. Farba już u góry wyschła, więc jest taki, wiecie, taki ślad, nie? Ale no myślę, że naprawdę nie jest najgorzej. Myślę, że nie jest najgorzej. Tak oto powstała nam deska. Niech ona teraz poleży chwilkę. Powstała nam taka deseczka. Do zawieszenia w oknie albo na drzwiach, gdzie tam kto lubi. Tylko jeszcze dałabym jakiś napis i pochlapała białym gessem trochę. Tylko znowu muszę wysuszyć. No bo jak teraz chlapnę na to gesso, to gesso się rozpłynie na tej mokrej farbie. Więc muszę tutaj trochę zebrać tego, żebym mogła pochlapać. Pytanie, czy jeszcze tutaj nie upchnąć czegoś? Może jeszcze bym tutaj coś upchnęła. Tak, tylko teraz jaki napis? Z kubeczkiem nie może być. Może czas oczekiwania, co? To nie jest taka praca bardzo świąteczna, więc no i z kubeczkiem też nic nie może być, bo nie ma kubeczka. Dziwnie wyglądała praca z napisem kubeczek, jak brak kubeczka. Ale myślę, że ten czas oczekiwania będzie dobry i bym go sobie tutaj przykleiła. Na tym właśnie rzecz zegarze. I myślę, że to by nie był taki bardzo zły pomysł. Ależ mam ręce brudne. To jeszcze bokami jest trochę mokre. Czy tu? Pozwolicie, że tak trochę do siebie podniosę. No dobra, to będę zegara przesłaniać. Za to przesłoniłam choinkę. No i tak wygląda moja deska. Myślę, że jak na taką próbę bez zbytnich przygotowań, to nie wyszła tak źle.
A jeszcze tą miałam przykleić tutaj na dół, ale już ją na płasko wsunę po prostu. I to nie widać, że to są bombki, nie? Widać, że to jest taki, wiecie, wypełniacz po prostu, a jest pięknie niebieski, więc myślę, że nie jest tak źle. Jedna rzecz mnie tu jeszcze trochę męczy, a mianowicie ten taki kadroga mleczna. Więc spróbuję to troszkę rozpuścić. O właśnie. I jednak podciągnąć trochę tego ciemnego niebieskiego tu. Dobrze, że nie wytarłam pędzla. Jak ta farba wyschnie, to już jest tak naprawdę pozamiatane, nie? Bo to już niewiele da się zrobić. W zasadzie mało bardzo tego białego zostało, ale trochę jeszcze jest. A, teraz wytarłam. Tu mnie to jeszcze trochę denerwuje. Taki pasek. No dobra. Dobra, już mnie nic nie denerwuje. Znaczy nawet jak mnie denerwuje, to już nic nie mogę z tym zrobić. No i teraz tutaj są chlapnięcia na tych zwierzakach, więc nie będę im może przysłonić. A może je trochę przysłonię. Tylko pytanie, czym? Tu mam białe kartki. Dużo mam tu rzeczy, naprawdę dużo. A, i jeszcze spróbuję to troszeczkę podsuszyć, żeby mi się to gesso nie rozlało po prostu, nie? Zapomniałam, że pojechałam teraz farmę. Coś tutaj przesadziłam i coś tutaj mi się nie trzyma, tak jak się trzymać powinno. Proszę mi się tutaj nie podnosić. No okej, okay. I teraz myślę, że możemy... Coś tu mi podciekło jeszcze z tyłu. Myślę, że teraz możemy to już spokojnie pochlapać. Czyli biorę pędzel, najlepiej cienki pędzel i najlepiej czysty, żeby się nie pomieszało gesso z farbą. Rozrzedzam je sobie wodą. Dobrze się też chlapie białą farbą akrylową. Nawet chyba lepiej niż gessem. No i ja staram się, żeby teraz, znaczy staram się, no zawsze się staram, tylko nie zawsze wychodzi, nie? Żeby się nie odbiły takie, wiecie, ciapy. Żeby się nie odbiły takie ciapy, ale żeby się jednak coś tutaj poodbijało. Na szczęście te ciapy spadły obok tej deski, widzicie to, nie?
Więc tym razem się udało. Te wszystkie wycinanki są już delikatnie klapnięte, więc że tak powiem oryginalnie na rysunku. Więc też nie muszę się przejmować, że mi klapnie się w to miejsce, które nie chcę, żeby mi się chlapnęło. Teraz trzeba wszystko dookoła wytrzeć po tym plowaniu. Jak się tak stuka w pędzelek czymś plastikowym, o matko, to jest mniejsza kontrola nad tym, gdzie te klapki uderzą. Ale ja niestety w ogóle nie umiem tego robić za pomocą szczoteczki do zębów. I wychodzi mi to okropnie i mam cały świat pochlapany po prostu tym gesem, więc wolę wytrzeć tylko matę, niż jak miałabym wycierać ściany w pokoju, nie? No dobra. I ewentualnie jeszcze rękę muszę sobie wytrzeć, ale poza tym to myślę, że nie wyszło tak źle, a nawet bym powiedziała, że wyszło dobrze. To białe gesso tak trochę uspójniło tą pracę i odrywa też oczy od tego granatowego, ale też komponuje się z miejscami, które są jaśniejsze w pracy. Już ją pokazuję w całości, tylko, że tak powiem, dotrę wszystko tutaj. I już wracamy. Więc tak wygląda moja deska. Mój dekor świąteczny. Tak właśnie wygląda. Tak jak mówię, deska jest gratisem od kreatywnej pracowni. Dostałam ją razem z zamówieniem. Już nawet nie pamiętam, co zamawiałam. Nie wiem, czy nie szklarnię przypadkiem. Więc ona już trochę u mnie leży. I taki oto home decor na niej powstał. Maska z choinkami od Craft Uli. No i media, farba, ale mam rękę brudną. Farba od Finabar, ultramaryna, pasta modelująca, pentart. Co ja tam jeszcze użyłam? A, gesso, tak, białe gesso tutaj od Ciartu. No i chwila stresu, chwila wycinanek od Craft O'Clock z kolekcji Cozy Winterland. No i mamy taką właśnie pracę. To wszystko. Mam nadzieję, że Wy też jakiś home decor sobie zrobicie, czy to wianek. Ja już wianek mam i pokazywałam go w pracach z Tykocina na warsztatach. Tam robiłyśmy taki wianek. Podlinkuję tutaj gdzieś w kafelkach ten film, więc będzie można wrócić i zobaczyć, jak ten wianek mój wygląda. No a to jest drugi dekor. Wianek będzie na drzwiach oczywiście, a ten dekor będzie na szybie. Ok, to na dzisiaj wszystko. Żegnam się z Wami serdecznościami i wielkim serduchem z rękoma pofarbowanymi na różne kolory. I do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa!